Cztery oczy poranna rozmowa Radio Opole. Dzień dobry. Dzień dobry. Współczesne wyzwania i perspektywy rynku pracy. Taka konferencja odbędzie się dzisiaj w murach Uniwersytetu Opolskiego. Pani na tej konferencji będzie mówiła o oczekiwaniach pracodawców w stosunku do absolwentów studiów praktycznych w świetle badań interdyscyplinarnego zespołu ekspertów. To zacznijmy może od tego zespołu ekspertów. Cóż to za zespół? Został powołany. Inter interdyscyplinarny zespół ekspertów no, funkcjonował w zeszłym roku, w okresie od marca do listopada zeszłego roku i funkcjonował on w ramach jakby projektu, który jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pod tytułem Uruchomienie praktycznego kierunku obsługa. Biznesu. Taki kierunek powstał na Uniwersytecie Opolskim. Tak, właśnie hmm. jakby efektem pracy tego zespołu jest utworzenie właśnie nowego kierunku, który na Wydziale Prawa i Administracji jest od października zeszłego roku. Zespół ten składał się z przedstawicieli, z trzech przedstawicieli pracodawców z branż wiodących w regionie. Jest to branża, to jest budownictwo, branża spożywcza i branża mechaniczna. Więc po jednym przedstawicielu z tych branż, jakby było członkami zespołu, i trzech pracowników Wydziału Prawa i Administracji. Między innymi ja. I naszym zadaniem było, jakby, opracowanie. Znaczy, mieliśmy już pewien, jakby, zarys, co chcemy robić, kogo chcemy kształcić, ale konieczne było, jakby, wypracowanie całego procesu kształcenia, jego organizacji, czego chcemy uczyć, w jaki sposób chcemy uczyć. Czyli efektem właśnie pracy tego naszego zespołu mm -hmm. jest powołanie, utworzenie tego nowego kierunku, obsługa biznesu i zaznaczam, że są to właśnie studia. Praktyczne. Co to znaczy, że to są studia praktyczne? Studia praktyczne. Dzięki studiom praktycznym, jakby student tak nabywa wielu takich umiejętności nie tylko wiedzy teoretycznej, bo wiedza teoretyczna jest zawsze niezbędna, ale duży nacisk. Po, połowa przedmiotów są to przedmioty yy, praktyczne, gdzie student uczy się wykonywania konkretnych czynności. Mogę przydać, podać przykład na przykład pisania odpowiednich pism, mhm. redagowanie pism, sporządzanie różnych wniosków, projektów. Są to takie umiejętności, z którymi już później absolwent wychodzi na rynek pracy. Jeżeli chodzi o oczekiwania pracodawców w stosunku do absolwentów rozumiem tego kierunku, obsługa biznesu. To jakie one są? No, w świetle badań, które nasz zespół prowadził właśnie w ramach, te, te badania, jakby pokazały, w ogóle tak, przebadaliśmy 110 przedsiębiorców z województwa opolskiego, były to badania ankietowe. Prowadziliśmy również już takie pogłębione wywiady z przedstawicielami poszczególnych branż i jakby pokazało nam to obraz pracownika, którego ci pracodawcy oczekują. Chcemy wykształcić pracownika do takiej bieżącej obsługi administracyjno-prawnej w przedsiębiorstwach, w różnych firmach. No i czego oczekują pracodawcy? Jeżeli chodzi o wiedzę, to głównie oczekują, żeby taki absolwent znał prawo gospodarcze, prawo handlowe, prawo podatkowe, prawo patentowe. Prawo, zobowią... prawo cywilne, w szczególnie zobowiązania i egzekucja, więc na tej wiedzy przedsiębiorcom zależy, żeby nasz absolwent się orientował w, tych, w tym zakresie, ale też oczekują wiedzy z zakresu zarządzania ekonomii. Na przykład oczekują, żeby taki absolwent znał finanse przedsiębiorstw, całą dokumentację finansową, jaka w przedsiębiorstwach się znajduje, żeby znał podstawy rachunkowości. I bardzo często właśnie podkreślali pracodawcy w badaniach, że nie chodzi im o absolwenta, który zna rachunkowość, tak, bo to trzeba byłoby studiować, ale mhm. znając podstawy rachunkowości, łatwiej jakby jest później następuje współpraca pomiędzy poszczególnymi działami, na przykład działem finansowo księgowym. No, i duży nacisk kładli również na wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. To bardzo szeroki zakres umiejętności oczekiwany jest od przyszłych pracowników. Jest to szeroki zakres, dlatego też właściwie uważamy, że, że w trakcie tych studiów student jest w stanie poznać, nabyć taką wiedzę, żeby mógł sprostać oczekiwaniom pracodawców. Również pracodawcy wypowiadali się co do umiejętności, mhm. jakich oczekują, gdyż pracownik, który zajmuje się spraw, taką obsługą administracyjno-prawną, musi już, jakby wchodząc na, na rynek pracy, do konkretnego zakładu pracy, musi już posiadać konkretne... Umiejętności, żeby nikt go nie musiał jakby wdrażać w, no, w daną dziedzinę, to powinien być już pracownik w miarę samodzielnym. I czego oczekują? Jakich umiejętności? No przede wszystkim każdy pracodawca podkreślał, że to musi być umiejętność prowadzenia spotkań czy współpracy z klientem. Mhm. Przygotowywanie ofert handlowych oczekują prowadzenia, umiejętności prowadzenia negocjacji handlowych. Bardzo ważną umiejętność, jaka jest oczekiwana przez pracodawców, to jest redagowanie pism i umów, nie tylko w języku polskim, ale w języku angielskim, Okazuje, czy, czy na przykład niemieckim, czy w ogóle w innym języku obcym. Okazuje się, że pracodawcy bardzo oczekują znajomości języków obcych i z badań wynika, że w naszym regionie znajomość języka niemieckiego jest jak najbardziej pożądana. Prawie 70% pracodawców wskazało, że oczekuje znajomości języka niemieckiego w mowie i w piśmie. 62% wskazało na znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie. Ale również y, języka rosyjskiego, 45% no, języka czeskiego. I to na takim poziomie, że nie chodzi o to, żeby się dogadać na przykład przez telefon z klientem, tylko tak jak pani mówi, żeby napisać umowę w danym języku. To już jest wyższy I, poziom. Więc jeżeli chodzi o język angielski i niemiecki, to studenci kończą na poziomie B2, mhm. natomiast, czyli już są zaawansowani. Natomiast jeżeli chodzi o język rosyjski i czeski, to jest na poziomie B1. I faktycznie studenci tych języków obcych. Na naszym kierunku się y, uczą. Y, taką też ważną, jakby oczekiwaną umiejętnością ze strony pracodawców jest y, opracowywanie biznesplanów. Żeby student, czy, czy, czy pracownik y, potrafił sobie z tym y, poradzić i oczekują również umiejętności przygotowywania wszelkiej dokumentacji prze, przetarg, do przetargów, do różnych y, no, innych, na przykład jakichś konkursów. Ofertowych. To odnoszę wrażenie, że pracodawcy potrzebują po prostu, no, nazwę to tak brzydko gotowego produktu, który wychodzi z Uniwersytetu Opolskiego w postaci tego absolwenta, który wejdzie do pracy i zaczyna pracować. Można to w ten sposób ująć gotowy produkt. No i taki też otrzymają. Rynek pracy jest taki, że trzeba właśnie takie kierunki praktyczne okay. tworzyć, bo wszędzie słyszymy o tym, że brakuje pracowników, że jest mnóstwo miejsc pracy wolnych, i pracodawcy oczekują właśnie jeszcze większego dostosowania tego, co dzieje się na uczelni do tego, co się dzieje u nich w firmach. Dokładnie, bo bardzo często jest tak, że te kwalifikacje, jakie posiadają absolwenci nie są dostosowane do potrzeb rynku pracy. Bo wydawałoby się, że skoro jest tyle miejsc pracy, to jakaś praca się po prostu znajdzie, pracodawca wyszkoli, przeszkoli i za jakiś czas będzie dobrze. Ale pracodawcy oczekują, że przychodzą pracownicy, którzy mają taki zasób wiedzy i teoretycznej, i praktycznej, że będą mogli Wykonywać swoje obowiązki jakby bez już dodatkowej ingerencji, czy wiadomo, szkolenie w każdej firmie trzeba przejść, ale już zasób wiedzy i umiejętności już jest jakiś oczekiwany. Mhm. Efekty tego, czy kierunek faktycznie działa tak, jak oczekują pracodawcy, będą chyba znane najszybciej za kilka lat, bo teraz pierwszy rok studentów dopiero uczy się na tym kierunku, prawda? Jeżeli chodzi o efekty, no to możemy je już poznać może nieco wcześniej, ponieważ po trzecim roku studiów studia trwają 7 semestrów, mm -hmm. już po szóstym przemestrze, czyli po ukończeniu trzeciego roku studiów, studenci udają się na 12-tygodniową praktykę do przedsiębiorstw. Mamy podpisane umowy z różnymi firmami, które są za, za się z branży spożywczej, mechanicznej i budowlanej z naszego regionu, które są zainteresowane właśnie tym, żeby tych naszych jeszcze wtedy studentów za dwa lata przyjąć na praktyki, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ci studenci już później zostaną tam po ukończeniu studiów pracownikami. A macie jakąś informację zwrotną od studentów, że uczycie tego, czego oni właśnie się spodziewali? W takich rozmowach chociażby. Po zajęciach na przykład. A czy wydaje mi się, że, że, że studia te im odpowiadają, jest taka dość silna grupa, która rzetelnie chodzi na zajęcia, szczególnie jakby wysoko cenią sobie zajęcia praktyczne, które są prowadzone przez nie przez pracowników uczelni, mhm. tylko właśnie przez przedsiębiorców. Bo to jest jakby nowum w tym naszym kształceniu, że my dajemy przedsiębiorcom możliwość, żeby to oni uczyli studentów tego, Czego oczekują później od przyszłego pracownika? I dlatego właśnie wszystkie przedmioty specjalizacyjne prowadzone są przez pracodawców, no osoby spoza uczelni. Naszym gościem jest dzisiaj dr Marta Rostropowicz-Miśko. Kontynuujemy naszą rozmowę na naszej stronie internetowej www.radiopole.pl Pani doktor, współczesne wyzwania i perspektywy rynku pracy to jest temat konferencji, która się dzisiaj rozpocznie za no, niecałe dwie godziny na Uniwersytecie Opolskim. Można streścić w kilku zdaniach właśnie odpowiedź na to zagadnienie? Jakie są wyzwania i perspektywy rynku pracy tutaj u nas na Opolszczyźnie? Wyzwania i perspektywy rynku pracy na Opolszczyźnie są takie, że yy, może mówiąc tak, jakby ogólnie. Mamy kapitał ludzki, mhm. kapitał ludzki, czyli zasób ludzi, którzy ma pewną wiedzę, umiejętności, kompetencje i wykształcenie. I ten kapitał ludzki jakby decyduje o potencjale rozwojowym regionu. I to w jaki sposób on będzie ukształtowany, tak będzie się region rozwijał. Jeżeli my wiemy, że z naszego regionu bardzo wiele osób wyjeżdża, nie tylko za granicę, ale przecież i do ośrodków spoza Opolszczyzny, do Dolnego Śląska w latach, w ostatnich kilkunastu latach, 33% osób, które wyjechały z województwa opolskiego, to wyjechało do, na Dolny Śląsk. 25% wyjechało do województwa śląskiego. I właśnie dyskutując o tych wyzwaniach i perspektywach, yy, trzeba sobie uświadomić, że ten kapitał ludzki, żeby został w regionie, to on musi być tak ukształtowany, żeby on temu regionowi służył żeby mógł tutaj znaleźć pracę w różnych przedsiębiorstwach, w firmach, w zakładach, to musi być kapitał, który sam będzie tworzył nowe miejsca pracy. I dlatego ten czas badać ten rynek pracy i jego oczekiwania, żeby po prostu inwestować w odpowiedni sposób w ten kapitał ludzki, czyli w tych naszych studentów, tą młodzież. A mamy zbadany ten rynek pracy. No, badania rynku pracy są prowadzone nieustannie. No, nasze badania pokazały konkretnie. Czego pracodawcy oczekują, jakich kompetencji, jakich umiejętności, i, i należałoby się na tym skupić. Ale na razie w tym dosyć wąskim, że tak powiem, kierunku obsługa biznesu. A to chyba nie wszystko. Jeżeli my badamy branżę spożywczą, branżę oczekiwania branży mechanicznej czy branży budowlanej, to równie dobrze możemy się później z naszym kształceniem dostosowywać do Innych każdej innej branży i wystarczy w procesie kształcenia. Kolejną branżę umiejscowić i będziemy mieli kolejnych fachowców za kilka lat. Dziękuję bardzo za rozmowę Państwa. Moim gościem była dr Marta, Marta Rostropowicz-Miśko z Uniwersytetu Opolskiego. Dziękuję.